Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Naszym gościem jest Marek Kostecki, prezes GKS Stoczniowiec Gdańsk, wiceprezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego do spraw short tracku i chyba jeszcze jedna funkcja. Łyżwiarstwo figurowe, o, tak, także właśnie, tutaj w Włodzimierz Machnikowski, witajcie panowie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień A zatem i szybko i pięknie. Proszę powiedzieć, jak to się robi. Przy Kościuszki 49 mamy właściwie już nie ruiny i zgliszcza, tylko ugór po tym, co zostało po hali Gdańsk. Przy Zawodników 4 mamy jakieś fragmenty sterczące z ziemi. Tam kiedyś była słynna hala, w której mecze rozgrywali szczypiorniści Wybrzeża Gdańsk. Tymczasem no chyba ostatni, chciałem powiedzieć relikt, ale to zupełnie reliktu nie przypomina, Hala Oliwia. I pan robi imprezy światło i dźwięk, pokazując nowe oblicze obiektu, który jeszcze niedawno być może rozważany był taki plan, miał być rozebrany, bo tam fajnie byłoby postawić kolejny biurowiec. No, dzień dobry wszystkim państwu. To, co pan redaktor powiedział, no, smutno, że nie ma i Gdańska, i GKS Wybrzeże, i Spójni. Świetne lata, których ja byłem młodym człowiekiem, chodziłem na te wszystkie mecze. Hala Oliwia żyje, funkcjonuje i to jest najważniejsza rzecz. Udało się uratować halę, ale nie tylko uratować i żeby stała sobie od tak. Natomiast dzięki współpracy z miastem, przede wszystkim z Ministerstwem Sportu i Turystyki udało się pozyskać środki i wyremontować halę. Ile to kosztowało wszystko? Od kogo pan te pieniądze dostał? Ile pan musiał zainwestować jako GKS Stoczniowiec, czyli klub, którym pan zarządza? Znaczy, to były jakby trzy fazy. Przypominamy, że pierwsza faza remontu to 95 rok, to zadaszenie małej hali, dwie bandy, dwa lodowiska i maszynownia. Następnie to rok 2009-10. Najważniejszy rok w historii hali Oliwia, dlatego że został zrobiony remont kapitalny dachu hali głównej, który pochłonął ponad 15 milionów złotych. No i teraz ta faza następna, która kosztowała 22 miliony złotych, to jest mała hala, nowa wentylacja, tor kalingowy nowy, wspaniały, to jest nowy dach praktycznie biorąc i to jest to główne, oczywiście zaplecze i hala główna to termomodernizacja, lepsze uciepłownienie tej hali, no i przede wszystkim powrócenie do stanu pierwotnego, czyli odbudowa tej hali na zasadach stanu pierwotnego z elementami architektonicznymi, które jakby przewidują nowe przepisy prawa budowlanego, czyli barierki podwyższone, nowe barierki i schody odpowiednie, czyli te elementy. A ta hala jest bezpieczna, bo były dwie kwestie. Pierwsza, spadnie śnieg, dach się zawali. Druga kwestia, zgromadzono tam tyle substancji niebezpiecznych do mrożenia lodu, że jak tam coś będzie nieszczelne, no to także będziemy mieli detonację w środku miasta. Sam to oczywiście doświadczyłem, dlatego będąc w mieście, hala Oliwia posiadała 6800 kg amoniaku. To jest przeszłość, to jest do 95 roku. W tej chwili tego amoniaku nie jest więcej jak 100 kg, czyli jest bardzo bezpieczna, bardzo nowoczesna maszynownia i tutaj nie ma żadnego zagrożenia. Dach jest po kapitalnym remoncie, zdjęty pokrywa azbestowo-cementowa, czyli nie ma żadnego azbestu, żadnego niebezpiecznego substancji na hali Oliwia. Został wzmocniony, a przede wszystkim odciążony, czyli dzisiaj nie grozi nam, oczywiście musimy też sprzątać śnieg i tak dalej, ale nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo. Gwarantuję, że jest hala bardzo, bardzo, bardzo bezpieczna. Hale w latach 70. na początku budowała stocznia i ta stocznia była obecna przez te lata pod postacią zespołu hokejowego, w którym sam pan grywał, grywał pański syn, grywała pańska córka także, bo i żeńska drużyna tam powstawała z sukcesami, bo staliśmy na podium Mistrzostw Polski. No i ostatni taki akcent, rozbrat stoczni, stoczniowców z halą. MH Automatyka, tak nazywa się ekstraklasowy projekt, który powstał w 2014 roku. Dlaczego stoczniowca nie ma już w nazwie? Przecież to był walor promocyjny także dla pańskiego klubu, dla GKS-u. No, trzeba wspomnieć, że hokej w Gdańsku to 53 rok. To już jest ponad 60 lat i to jest szalenie ważne. Zawsze był związany ze stoczniowcem. Stocznią. Natomiast przepisy
związkowe, ministerialne spowodowały, że Stoczniowiec, jako Stoczniowiec, jako klub, którego jestem prezesem, nie może grać w Ekstraklasie, bo nie jest spółką. My się nie możemy przekształcić spółką, czyli musi to być oddzielny podmiot, który jest oddzielnym podmiotem. Taką próbę podjęliśmy w 2010 roku. Niestety rynek nie odpowiedział pozytywnie na tą próbę. Czyli zabrakło sponsorów. Zabrakło sponsorów i to się. I dzięki młodym, ambitnym ludziom, brawo, bo to są młodzi, ambitni ludzie, którzy coś tam potrafią już robić. I sami grają w hokeja, tak. A są prezesami zbudowali zespół, powołali do życia nowy klub. Jest to odrębny klub i oczywiście musimy pracować na zasadach współpracy i tak to robimy. Mamy umowę z tym klubem o wychowaniu, czyli obrazowo mówiąc, my hodujemy sad, podlewamy go, czyścimy, zbieramy jabłka, w skrzynki układamy i te skrzynki z jabłkami pięknymi przekazujemy drugiemu klubowi za darmo. Czyli my prowadzimy całą szkolenie na rybku, dzieci do juniora młodszego i ludzie osiągają 18 lat, są juniorami młodszymi, wyszkolonymi. Ja szkolenie w Stoczniowcu jest na bardzo wysokim poziomie. Nieraz zdobywaliśmy mistrzów Polski, wicemistrzów Polski w tych grupach młodzieżowych i przekazujemy to klubowi Automatyka. Nie moja decyzja była. To jest klub samorządny, samodzielny. Jest oczywiście sponsor Gdańsk, jest oczywiście główny sponsor Automatyka, to co wiem, czyli tego. Natomiast nazwa winna być uregulowana odpowiednią umową. I my absolutnie, żeby jasna sytuacja, zresztą w pierwszym roku działalności mieliśmy taką umowę, było to uregulowane, nic nie stoi na przeszkodzie, natomiast to winno być uregulowane odpowiednimi umowami, zapisami, dlatego że no, jest nazwa Stoczniowiec, który jest nazwą naszą. My chętnie się tym dzielimy, żeby jasna sytuacja, tu nie ma z naszej strony... No bo to promocja wasza też jest. Tak, oczywiście, ale to winno być uregulowane z odpowiednimi, dlatego że to są prawa zastrzeżone. I chcielibyśmy mieć, i tutaj też żadnych pieniędzy za to nie braliśmy, żeby jasna sytuacja, czyli jest z naszej strony, nie ma żadnych przeszkód, żeby ta drużyna nazywała się Stoczniowiec. No to była umowa barterowa, bo wy pozwoliliście korzystać z nazwy, a z kolei promowano tę nazwę za dokładnie tak. Projektu. Bardzo taktownie obie strony się wypowiadają i pan dzisiaj, i wiceprezes Arkadiusz Bruliński, który nie mówił wprost, bo zasugerowałem, że chodzi o kwestie komercyjne, o to, że muszą płacić tak jak każdy zewnętrzny podmiot o korzystanie z hali Oliwia. Tutaj nie było to powiedziane wprost. Właściwie najgłośniej zaprotestowali ciszą kibice, którzy taki niemy protest zastosowali podczas takiego meczu. Żeby jasna sytuacja była. Oczywiście my jesteśmy sponsorem Automatyki, dlatego że stosujemy ceny niższe od rynkowych. A ile to konkretnie? Ile mają upustu za to, że nazywali się Stoczniowiec? Nie. To nie za to. Dzisiaj płacą za lód, za treningi i za mecze. Upustu mają w granicach 40-45%, czyli pokrywa tą różnicę Stoczniowiec. My jesteśmy sponsorem. No i teraz my mówimy, no przepraszam, no jeżeli jest oddzielny podmiot, my jako klub musimy utrzymać obiekt, halę Oliwia, w 100% jest obciążeniem to klubu. A ile kosztuje utrzymanie roczne hali Oliwia? To w granicach 4 milionów złotych. Mhm. Czyli jak to sobie podzielić możemy przez ilość dni, to jest 12-13 tysięcy dziennie, trzeba zarobić pieniędzy, żeby tą halę utrzymać. I cały obowiązek, całe ryzyko spada na Stoczniowca. I oczywiście tutaj wychodzimy naprzeciw całemu gdańskiemu hokejowi, bo zarówno 10 drużyn amatorskich gra, które też stosujemy ceny daleko idące od rzeczywistych cen. Czyli pokrywamy te koszty, budując gdański hokej. Nie ma lepszego, ja mówię to z pełną odpowiedzialnością, nie ma lepszego kibica gdańskiego hokeja, jak jest Kostecki. Ja to mówię z pełną odpowiedzialnością. Lepszego kibica nie ma, dlatego że ja mam zakodowany hokej w głowie, moja rodzina ma zakodowany ten hokej i robię wszystko, aby ten hokej odbudowywał się. Natomiast jestem osobą odpowiedzialną,
bo jestem szefem firmy, która ma daleko idący obowiązek utrzymania obiektu hali Oliwia. Czyli jest konflikt między MH Automatyką a GKS-em Stoczniowiec? Nie ma żadnego konfliktu. Spotykamy się regularnie, rozmawiamy, dyskutujemy, co robić, żeby było lepiej. Dzięki też tej współpracy, bo tam są i rodzice, i działacze, młodzież nasza gra w lidze rosyjskiej w tej chwili, w kaliningradzkiej. To są duże obciążenia, bardzo duże obciążenia naszego klubu, ale warto inwestować w te dzieci, dlatego że mam nadzieję, do czego udało mi się dojść w latach 2009-2010, że w 100% grali wychowankowie Gdańska. Byliśmy bardzo dobrą drużyną. Gdyby oczywiście były środki finansowe wówczas na spółkę, która została powołana, ta drużyna byłaby wspaniałą drużyną. Grało 4 obcokrajowców, pozostali w 100% wychowankowie. Czyli szkolenie, całe szkolenie dzieci było na bardzo wysokim poziomie. No i w tej chwili to jest kilkaset godzin tygodniowo, zdaje się, jeśli chodzi o... Tak. Rzeczywiście, to przyznajmy, obiekt tętni życiem. A proszę powiedzieć, czyja jest hala Oliwia? Do kogo należą grunty? Znaczy, hala Oliwia jest własnością gminy miasta Gdańska. Co prawda, myśmy ją otrzymali na własność w 1982 roku. Stoczniowiec, to Stoczni Północnej. Nie zapłaciliśmy pierwszej raty z tytułu wieczystego użytkowania. I nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami 90 roku dawała nam prawo użytkowania wieczystego. Myśmy z tego prawa zrezygnowali na rzecz użytkowania. Czyli właścicielem hali jest gmina miasta Gdańska. My jesteśmy użytkownikami. Jest to ograniczone prawo rzeczowe. Dzięki temu zaszczędziliście pieniądze z tytułu niepłacenia. Troszeczkę tak. Natomiast nie możemy tego zastawić i mamy gwarancję, że nie można tego sprzedać ani zastawić. Czyli bezpieczeństwo hali Oliwia jest daleko idące. Czyli nie można dzisiaj przez klub, czy przez miasto nawet, wziąć i sprzedać kawałek, zastawić i tak dalej. Co prawda rozwiązaliśmy z miastem część tej umowy, gdzie mógł się rozwijać nasz sąsiad Oliwia. No właśnie, jakie są relacje z Oliwia? Bardzo dobre, bardzo dobre. Oliwia... A nie chcą was połknąć? Zamknęli wie pan, obiekt. Oczywiście jest takie gdzieś tam w zamysłach być może, natomiast jest dobra współpraca. Mamy kilka umów o współpracę z Oliwia Business Center. Naprawdę to się układa bardzo dobrze i mam nadzieję, a właściwie jestem pewny, że w tej chwili po tym, co reprezentuje hala Oliwia, no ona się stale już na stałe wpisała w krajobraz tego nowoczesnego miasta, nowoczesnej Oliwy. No tym bardziej, że w tej chwili to jest ten akcent, podkreślałem, i świetlny, i dźwiękowy, i te fajerwerki, bo to w blasku tego wszystkiego odbywało się podczas ostatniego spotkania otwarcie starego, nowego obiektu. I w tym nowym obiekcie mamy także nowe dyscypliny, bo właściwie to już jest kwestia ostatnich 2-3 lat. Mamy short track i medalistów Mistrzostw Polski w barwach Stoczniowca Gdańsk. Mamy także nowy tor karlingowy, gdzie między innymi gościcie Wakutę Sopot. Także to jest podmiot, który był mistrzem Polski. Rozwija się to zatem już tylko hokej. Dodajmy oczywiście do tego nieustające trwanie łyżwiarstwa figurowego. Co jest pana oczkiem w głowie? Bo jest pan wiceprezesem i karlingu, i short tracka, jeśli chodzi o polski. Myślę, że oferta Stoczniowca jest takiego zrównoważonego rozwoju. Czyli dajemy dzieciom możliwość różnego rodzaju wyboru. Karling, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, hokej dziewczęcy. Czyli każdy młody człowiek, może dziecko, chłopiec i dziewczynka ma możliwość rozwoju. Wszystko co z łyżwami. Oczywiście, tak. Wszystko co z łyżwami. Oczywiście mamy siatkówkę w drugiej lidze, która ostatnio wygrywa z liderami tej drugiej ligi, więc to też bardzo cieszy. Ale co chcę powiedzieć, mamy również tor długi. Zawodnicy trenują oczywiście, Brudka też nie ma w Domajnicach toru długiego, a jest z Domajniewic. Jeżdżą oczywiście po świecie, po Europie. Ale w Holandii większość czasu spędzają właśnie. Ale to są bracia puszkarscy. Przypomnę, w ostatnim sezonie Puszkarski był na Mistrzostwach Europy. To są mistrzowie Polski na torze długim w drużynie. Puszkarski Bachanek. To jest Gosowa mistrzyni Polska na 5 km. Ola Gos. Najładniejsza polska panczenistka. Tak jest. Brawo. Jest oczywiście Grządkowska, Grycner i Kłosiński na torze krótkim. Niestety obaj mają kontuzję, ale Grządkowska jest mistrzynią, rekordzistką Polski. Także mamy w tej chwili wyniki sportowe,
którymi także możecie się legitymować. Absolutnie tak. To jeszcze do tego kontekstu powiem panu szczerze, że szacunek za roztropność, bo postanowiliście wpisać się z Halą Oliwia do Europejskiego Centrum Solidarności. Nie wszyscy pamiętają, że właśnie w Oliwii odbył się pierwszy zjazd historyczny, zjazd Solidarności, i wy w tej chwili chcecie tutaj jakby wpisać się także w ten projekt historyczny, w tę tradycję. Bardzo ważne, co pan redaktor powiedział. Pamiętam pierwszy zjazd tutaj. To jest kultowa hala. To jest hala kultowa, której się należy bardzo dużo. I chcielibyśmy być elementem właśnie ECS-u, czyli zrobić jakąś salę tradycji na Hale Oliwia z filmami, z książkami, z jakimiś tam gadżetami, ale to pokazać właśnie, że ta Hala Oliwia to nie tylko hala sportu, mimo że ostatnio jak była rozmowa w mieście z prezydentem, praktycznie biorąc przez ostatnie 2-3 sezony mieliśmy w 100% sport. Czyli nie było żadnego dnia pozasportowego. I rzeczywiście to mnie cieszy, bo po to jest ta hala, prawda? Czyli najważniejszy to jest sport. Natomiast ten element Solidarności szalenie ważny i mam nadzieję, że w niedługim czasie być może podpiszę jakąś umowę z ECS-em, że będzie spotkanie i że będziemy tutaj szukali takiego rozwiązania i takiej współpracy, żeby właśnie uwydatnić Halę Oliwia. Czyli już nie tylko sport, ale także Centrum Kulturalno-Oświatowe Oliwia pod starym, niezmiennym adresem. Marek Kostecki także niemal od samego początku, wcześniej jako zawodnik, potem jako prezes klubu długoletni GKS-u Stoczniowiec Gdańsk. No, zobaczymy teraz, jakie będą działania kibiców, którzy będą musieli się oswoić z tym, że przynajmniej w najbliższym czasie zespół hokejowy, czyli ta wizytówka tego miejsca, występować będzie pod innym szyldem MH Automatyka. Ale jestem optymistycznie nastawiony i myślę, że będzie wszystko dobrze się skończy. Dziękujemy bardzo. Trzymamy zatem kciuki za kibiców tym razem. Marek Kostecki. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Prezes GKS-u Stoczniowiec, wiceprezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego i Short Tracka był gościem Rozmowy Kontrolowanej. Rozmowa Kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.